Siemaneczko, jesteśmy właśnie w Lublinie. Oczywiście muszę cicho się odzywać, Mateusz śpi, jest wszystko zasłonięte. U nas na deszczu małe zmiany. No, coś mi tam pika. Ale to nie teraz by to o tym mówił, bo akurat nie mam czasu, aby tyle mówić do kamery, bo Mateusz śpi. Ja tylko chcę powiedzieć, że właśnie jesteśmy w Lublinie, tak jak na początku wspominałem, i jedziemy na załadunek do Płońska. Co będziemy ładować? Ile będziemy tego ładować, dowiemy się tam. Ja sobie sprawdzę, ile mamy do Płońska kilometrów. Już patrzę. W ogóle, co mi to świta, że to jest koło Warszawy właśnie. Dobra, mamy 249 km. Więc ja sobie ustawiam nawigację i lecę. Jak widzicie, za mną jest zimowo. I ostro, ale spoko się jeździ. Ja zaraz zobaczycie w ogóle, czym jeszcze, ale to mówię później, teraz nie mogę aż tyle rozmawiać. Ale przed tym wszystkim jeszcze jedziemy w tamtym kierunku, o, trzeba umyć naczepę. Tam było ładowane mięso, a teraz będziemy ładować czekoladę. Szkoda, że tak cicho muszę gadać, bo on to już śpi. Powiem wam, że są jajca, bo właśnie wjechałem nie w ten zjazd, co trzeba, pojechałem dalej. A z tego względu, że ten wjazd na tą miejkę był taki dziwny, ciasny, ja mówiłem, dobra, nie będę ryzykował. No i wjechałem i kurde, teraz kolejna misja mnie czeka, zaraz wam pokażę. Muszę gdzieś tam wjechać i obrócić, tak bym wam powiedział. Gdzieś tu obrócę, nie wiem, gdzieś tam. Zobaczymy, jak mi się uda to nagram. Sobie zapnę. Położę sobie kamerkę. O. Gdzieś tutaj. O. Tu. Jak nie spadnie, to będzie fajnie. Jest spoko. Zobaczymy, jak tam w lewo, czy będzie spoko wykręcić. Nie, to będę musiał cofać, ktoś będzie musiał mnie skierować, będę musiał. Oła, budzić Mateusza, żeby coś ze mną zrobił. O Jezu, nie chcę tego widzieć w tym momencie. Oj, nie chcę. Nie chcę. Dobra, zrobimy tak, że cofnę sobie tutaj. Bo się jajce porobiły niezłe, że tu taki zestaw właśnie jedzie. Ale czy przejdzie? To jest pytanie. To jest pytanie. Przechodzi, przechodzi, jakoś leci. Nie ma innego wyjścia. Teraz ja będę cofał. Czyli jednak przejadę. Skoro on przejechał, to ja też przejadę. Wiecie, co się okazało? Że tam, już nie, nie w swoim tym wjeździe, wyjeździe, ale pan mi powiedział, że jednak mi umyje. Powiedz, wszystko. Jak pięknie się kopałeś tutaj, no, na tym kopałem całym. Się. Porażka. Tu tak jest ciasno, że... No że i to właśnie już Mateusz wstał, bo spał, ale... Dzięki, że mnie obudziłeś, bo spałem tylko 4 godziny. No jedziemy na drugą myjkę, żeby umyć tę naczepę w środku, nie? Tak jak wcześniej mówiłem, widzieliśmy wcześniej mięsa, a teraz widzieliśmy czekolady, więc tam musi być czysto. Może uda nam się nagrać, nie wiem, zobaczymy pierwszy raz, takie rzeczy będziemy robić. Dobra, wyjeżdżam sobie, bo już nie podoba mi się to, że tutaj muszę tyle kręcić, tyle takich rzeczy robić. Jeszcze przez tą zimę, nie? Bo był asfalt taki, ja się kopię, nie mogę wyjechać, bo tam pod górkę do tyłu, wiecie, o co chodzi. Zajechaliśmy na następną myjnię. Misja jest taka, że muszę wjechać na ten bordowy samochód tyłem, normalnie tyłem. Nie widzę, aha, bo tam nie złapię go. I tak to wygląda, nie będę wchodzić do środka, przeszkadzał w robocie tam panu, bo on właśnie tam myje nam z tyłu naczepę. Po prostu zrobimy tak, że jak umyję, to pokażę. Wiecie, o co chodzi, nie chcę tam, wiecie, przeszkadzać, żeby to się w robocie szło nie tak. Miałeś lusterko czyścić, nie włosy poprawiać. Po tych całych akrobacjach Łukasza przyszedł czas, żeby wyczyścić lusterko.
To jest taka stacja, która nie wiem do czego służy, bo przyjechała dopiero gruszka i osobówka. No pewnie służy do tankowania paliwa. A czyszczenie lusterka do czego było? Po to, żebyśmy zrobili sobie eleganckie zdjęcie. No właśnie, właśnie teraz sobie elegancko robimy zdjęcie. Będzie pięknie. Pod wulkanizację. Pod wulkanizację. Pod wulkanizację. No to już idę. Już idę, tylko czekajcie, napompuję obwolę. Ten papier nie przeszkadza do vloga. Łukasz, gdzie jesteś? W jakim mieście jesteś? Jesteśmy w miejscowości Warszawa. Jest to stolica Polski. Jedziemy przez taki fajny tunel, który ma nie 2 km. Nie sprawdziłem na początku. Ale najlepsze w tym wszystkim jest to, że ty musisz w tym momencie zaprezentować obiad, jaki zrobiłeś przez czas, który ja kieruję. Jest to klasyczny posiłek kulturystów, jakim jesteśmy my. Czyli ryż, czyli ryż, kurczak. Gdzie ten ogórek się schował? Weź, włącz światło. Światło? Mówisz, nie masz. No, światło takie słabe, że nie. Tu jest ogórek. Tu jest ogóreczek. Ej, w ogóle to mi tak słabo teraz wyostrza, że... No, słabo, słabo, no. Muszę zmniejszyć temperaturę z tego względu, że jak mieliśmy otwarte okna i tu wszystko biało, dałem ogrzewanie na maksa, żeby nam zimno nie było przy temperaturze... Czekaj, kubek muszę uspokoić. Słyszy pan? Przy temperaturze 6,5 stopnia. No, a ogólnie jest godzina 15.13. Nie jest jeszcze ciemno. Wiem, że około godziny 16 robi się zazwyczaj już ciemno. Tylko, że my jesteśmy na północy, praktycznie bardziej na północy jesteśmy od Krakowa, więc wydaje mi się, że tutaj ciemno się robi później. Jak widzicie, z przodu jest natężenie ruchu drogowego takie na 4 na 10. Nie, słabo. Słabo. Tam po prostu wyjeżdżali z pasa rozjazdowego, co nam pokazało na wideo, że niby jest korek, ale tak naprawdę go nie ma. Co ciekawsze, w Warszawie obowiązuje zakaz pojazdów ciężarowych powyżej 16 ton, ale nie powiem wam na jakich odcinkach drogi, bo tego nie wiem. Szczególnie w ogóle to mnie to nie interesuje. Ja jadę z prędkością 76 km na godzinę. Mam ochotę teraz przyjmować te wszystkie ciężarówki z tyłu, ale nie pokazuj tego, bo po co to pokazywać, a ty sobie jedz. Dziękuję bardzo. Nasze nieulubione stanie w korku. Do celu mamy godzinę 13 minut, pokazuje nam 66 km. Widzicie uszkodzoną szybę? Nie powiem, jak to się stało, bo to będzie tajemnicą po prostu. Wszystko się ciągnie. Włączyłeś agregat w ogóle? Bo nie... A, jest na start, tak? No automata, tak? Włączyłeś, tak? Tak? Aha. No bo nie słyszę agregatu, myślałem, że mamy na ciągu ustawione. Mamy 15 stopni ustawione, bo będziemy ładować czekoladę. Gdzie? Do Paryża. Czy tam okolice Paryża dokładnie, nie? Aha. Chyba, że chlał. Smakuje ci obiad, który przyrządziłem? Suchy kurczak. Bo powstało trochę, to wiesz, to usech. W Warszawie kiedy byliśmy? Nie pamiętam. Pod samą? Z rok, jak nie dalej. Ile ten korek pokazuje? 6 minut. Ale w pracy może się korkować. Byle nie na wolnym. I ogólnie 25 minut zostało na Łukasza karcie, a mówię to tylko dlatego, że nikt nam tego nie udowodni. Że nikt nam tego nie udowodni, dokładnie. Cyk, rondo, właśnie dojechaliśmy do Płońska. Droga była niesamowicie niekomfortowa, ponieważ tam są przez jakiś niecały odcinek 100-kilometrowy roboty drogowe. Droga naprawdę nieciekawa. Pierwszy raz w życiu ogólnie jechałem tą drogą, bo... Siódemka, bo jak każdy wiemy, naprawdę mało po Polsce jeździmy. Więcej Hiszpanii zjechaliśmy niż Polski, że tak powiem, nie? Ile tam mamy do tego, do rozładunku? 1,2 km za 600 metrów w prawo na ulicę Mazowiecką. Mazowiecką? Tak. Dobra. Metrów, tak, nie musisz zasuwać. 400. Tam mi się wydaje, tam ci świeci, to latarny. No, to będzie tam. Tutaj? Prawo. Tak. Aha, ja prawo. Widzisz, jak się słucham? W ogóle ci nie słucham. Nie, bo nie. O, 200 metrów stacja. Czysto? Nie, nie czysto. No jest, się wyciągnąć chyba. Zmieszczę się. Nie wyżywiesz, zgarnę go razem, wiesz. Z rowem tylnym. Przeszło elegancko. Do ronda jedziesz 300 metrów. I zostało nam 550 metrów do firmy. Tak.
Lubię, jak mnie tak nawigujesz. To pauza, czy co tu się dzieje? Parking. Parking. Na ciężaru? Pod płotem. A rano płacze, bo zakopany. Na rondzie gdzieś czas powtórz? Bo... Prosto. Prosto, tak? O, ja tam ciężarówek stoi. No, ciekawe ile będą nas ładować, nie? Mam nadzieję, że to szybko, bo nam zostało 3.23 do dziewiąteczki, którą odbędziemy pewnie gdzieś w okolicy. Kurde, i teraz tak, czy tu parkować, czy nie, bo nie wiem, bo oni chyba czekają, tak? Lepiej zaparkować, nie? Aha, ale płyny... Młyn w Płońsku. Poczekaj, tam jeszcze jest parking, widzisz? To chyba się zmieszczę. Jest rondo z przodu? Tam później jakoś w lewo widzisz, to jest rondo. Poczekaj, bo tutaj może jakieś miejsce, po lewej jest, nie, to jest ten busik. A tam dalej, gdzie ten golf stoi. A ta firma to już... Tutaj w prawo, tak? O, tutaj jest ta firma. Tak, o, widzę miejsce za tą, za... Megalko chciałem tutaj powiedzieć, ale to jest przecież ta dziadowska, jak to się nazywa? Lubi roz... się, delicje, pieguski, kurde. O, tutaj sobie wjedziemy. Eleganckie miejsce. Dla szeryfa, dla szofer. Zgarniemy osobówkę, czy nie zgarniemy? Nie, nie, nie ma takiej możliwości. I do lewej. Nie musisz mi akurat tego mówić. Dobra. Idziemy razem, nie? Ubierz się ciepło, bo jest 5,5 stopnia. No ale i ogólnie ja przebiję, cały czas na minusie było. No masz sobie cięcie, no. To ja pójdę sam. Poprawię tylko jeszcze ciężaróweczkę sobie. Ale najpierw się ubiorę. Zaparkowane, dobra, ja idę się przejść. Łukasz postanowił, że pozmywa naczynia. A ja się pójdę sam, zarejestruję. Lecę na paszporcie, bo w nieznanych mi okolicznościach mój dowód został uszkodzony. Oczywiście w razie czego wziąłem kamizelkę, jakby chcieli, żebym pod firmę założył, to założę. Chyba tutaj jest rejestracja. Chyba. O, jakie krzesełka to dla kierowców. A nie, to chyba takie pomieszczenie, w którym można wypić kawkę albo coś. Tak czy nie? Nie wiem. Dobra, idę, nie nagrywam, bo zaraz mnie skarcą. Wracam do ciężarówki. Ogólnie nie chcę nagrywać siebie, bo jestem taki zajechany, bo jestem niewyspany. Po czwartej załadunek, także szukamy jakiegoś parkingu. Łukasz! Łukasz! Chodź tu do mnie! Załadunek o czwartej. Cieszysz się czy nie? O czwartej. I możemy jechać na parking, oni po czwartej będą dzwonić. Pokaż, jak się cieszysz. Bo niestety, ale to ty musisz wstawać, a nie ja. No. To wiem, że teraz masz taki mętlik w głowie, bo spodziewałeś się tego... A, idziesz z nim porozmawiać, tak? No. Poważnie czwarta? I jedziemy na parking i oni będą po czwartej dzwonić. Po prostu budzik można sobie nastawić. Chodź, znajdziemy sobie jakiś fajny parking, póki jeszcze godzina taka, nie? Zepsułem ci plany na dzisiejszy wieczór, tak? O piątej, tak? O piątej, tak? O piątej, no. Nie, o czwartej. No nie, miałem jegary i co robimy. Szukamy parkingu. No szukamy parkingu. Co chcesz pokazać? Ty, gasimy no. No gaś chłodnie, no. Czego szukasz? A chcę pokazać, bo nikt nie widział chłodnie. Jak chłodnia wygląda? Zobaczcie, jak nam buczy. Jest 15 stopni? Tak. 15, no. Gasimy. Gasimy. Dobra, Łukasz, znajdźmy sobie parking. Ja tu nie stoję. Nie ma toalety, nie ma niczego dobrego. No to właśnie tak. Toaleta. Nie, ja muszę kosz normalny, bo ja nie będę. Chyba że jest. Ale to wiesz. Ja się byłem 2 dni temu, w sumie to no ja 4 dni temu. Dobra, szukaj parkingu. No to co, jak trochę czasu mamy, to się przyjdziemy do sklepu, tak? Oczywiście. Ej, ogólnie drugi raz już się chyba jestem w gino, bo nigdy nie chodzę do tego sklepu. Ogólnie zabrakło nam wody. Nie zabrakło, tylko nie chcemy później w Niemczech się bawić z tymi butelkami i je wozić, bo w Niemczech butelki są zwrotne. Później muszę je kolekcjonować w ciężarówce i nie wiem, spać na nich. No, dlatego wolimy sobie pójść teraz do sklepu, wziąć tam jedną grzewkę, przemęczyć się, niż pójść z butelkami paradować. Dobra, wchodzimy.
jak się skupiłeś, co? Zainteresowała cię bardziej cena niż jakość tej wody, prawda? No to jest napisane przy zakupie 6 sztuk. 6 tak. sztuk. No my bierzemy 6 sztuk. No bierz... Nie, przecież my skrzewkę bierzemy. No to 6 sztuk jest zawsze w grzewce, no ci tak. się wydaje. Wiesz, zaoszczędzimy już 12 groszy. Jak wypadnie. Ktoś wszystko wbije. Mleka bujanka. Mleka bujanka. Uważamy koło sklepy. Ogólnie skończyła nam się pasta do zębów, ale jest taki problem, że pasty do zębów nie było, to kupiliśmy sobie Ludwika, znaczy nie kupiliśmy, nie, tylko... Nie, było, jest tylko po prostu droższa jest niż płyn do naszym. Tak, no właśnie, bo nie. Pasta do zębów kosztuje, bo tu masz na promocji. Jest, nie ma pasty. No właśnie, to jest nieopłacalne. Efekt pewnie będzie ten sam, a... ale za to zaoszczędzimy 2 złote. Nie ma istą wodą. Zawsze trzeba się jakoś w życiu ustawić, prawda? Do Ciężarówki mamy jakieś 200 metrów, ale... Fajne są... połączenie, nie? Jakie? Fajne połączenie. Drinka będziemy z tego robić. Będziemy drinka z tego robić. Mam jeszcze cytrynę, także... Nie, bo to jaki smak jest? Miętowy? No. No, także wiecie. A jak włączy czapkę zrobić? Serio? Nie kłaść tego tak tutaj, później będziesz w Ciężarówce miał, tak? Pomyślałeś? Ej, ECPU. Dzień dobry Polsko, przed nami jest Łukasz. Łukasz, dlaczego wysyłałeś zdjęcia do nieletnich osób? Mam dokumenty, mogę teraz ci pokazać. Poczekaj, tylko wyciągnę te kartki. Czekaj, mam na telefonie. Gdzieś mam na telefonie, poczekaj na drugim telefonie. Czy to wysyłałeś ty? To nie. Nie, pod Bogiem nie ja. Dobra. A to też nie ty? Na pewno? Ale to raz było. Raz? Raz. Dziewczynka ci się przedstawiła, że masz 15 lat. 16. 15 lat. Na internecie byłem sobie za 16. Ile tu jest napisane? No i nie wiedziałem, no. Ale jak nie wiedziałeś? Jak tu dziewczynka ci jasno pisze, że ma 15 lat. Dobra, nie żartujemy. Ej, weź ten. Idziemy, maszerujemy sobie. Jak ci podkładajcie, nie? To na pewno. Miałeś założyć czapkę. Patrzę. Grabowski wysłał mi rolkę. Jedną, drugą, lecą rolki. Przecież nie stoimy. No to mniej więcej tak to wygląda, że Mateusz już leży, śpi, klika w telefonie, tak? Dobrze jest? Tak, moje uzależnienie nie pozwala mi pójść zasnąć bez ostatniego kontaktu z telefonem, więc... Tak, dlatego ten odcinek będziemy kończyć tutaj w tym momencie z kabiny. Pochwalisz, jaką pyszną kolację ci zrobiłem. Nawet mnie nie pochwalisz, nie pogratulujesz mi. Co gdyby nie... No bo robisz ciągle to samo, to za co mam cię chwalić, wszystko jest dobre. Tatar nie był. Smakowało ci? Smakowało, no. Już było dobre. Ostatni raz widzę. Leciałbyś do sklepu po pasztetową. No. Ogólnie wujek ostatnio nam obiecał, że wyśle nam pasztetową, także wujek, jeżeli to oglądasz, czekamy, jesteśmy w... Oglądam, każdy odcinek oglądam. W Płońsku. Dlatego jesteśmy. Mamy dwie oglądalności już na YouTubie. I od wujka i od siebie. I oczywiście, mam nadzieję, że oddasz te 50 złotych, które ci wysłaliśmy na kwiaty, wiesz dla kogo? No. Dobra. Bo wujek... No. Współpracujemy z wujkiem. A i ogólnie nie będę pokazał teraz tej kabiny, bo zrobię to na rolkę na Instagramie, przedstawię całą ciężarówkę, jak wygląda man. No, to najpierw posprzątaj. Najpierw posprzątamy, nie chcę właśnie wychylać się z bardzo... Posprzątasz. Posprzątam. Nie mów w liczbie mnogie, bo ja tu nad paluchem nie ruszę. Jedyne, co mnie tutaj zadowoliło w tej ciężarówce, że tu właśnie jest dużo tych... na ładowania. Możemy tu mieć mnóstwo kabli, możemy tu 7 telefonów podłączyć. Tu mamy nawet na gniazdko. Gdzie jest drugi telefon? Gdzieś tutaj leży. Ale dobra, mniejsza. Mateusz, zbijmy sobie piątkę i w następnym odcinku będziemy przedstawiać na pewno kabinę. Nie wiem, czy w odcinku, czy rolce. No nagrywam ciebie, jak leżę. Będziemy przedstawiać, pozdrawiam, będziemy przedstawiać kabinę i w ogóle wyjaśnia wszystkiego, dlaczego jeździmy manem, a nie skanią.